Śliczna babka zebra. Formę posmarować masłem i posypać mąką. Masło przełożyć do rondelka i roztopić. Mąkę przesiać, dodać proszek do pieczenia i szczyptę soli. Wymieszać łyżką. Do drugiej miski wsypać cukier, dodać kakao i wodę. Wymieszać. Jeśli masa wyjdzie bardzo gęsta, dodać jeszcze odrobinę wody. Do roztopionego masła dodać pozostały cukier, wanilię i wymieszać mikserem. Użyłam pasty waniliowej, ale możemy zastąpić ją aromatem. Następnie dodajemy po jednym jajku. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem, aż składniki się połączą. Następnie dodajemy w trzech partiach mąkę na przemian z mlekiem. Po każdym dodaniu mieszamy krótko mikserem. Do masy kakaowej dodajemy dwie niepełne szklanki ciasta. Mieszamy mikserem. Do przygotowanej blaszki nakładamy dwie łyżki jasnego ciasta i jedną łyżkę ciemnego ciasta. Ciasto nakładamy zawsze w tym samym miejscu. Postępujemy tak do wyczerpania składników. Blaszką trochę potrząsamy, aby ciasto rozłożyło się równomiernie. Wyrównujemy i babkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy przez około 60 minut. Gotowa, pyszna, pachnąca babeczka. Przed podaniem można posypać ją cukrem pudrem. Smacznego!